Baalzebul, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, w ugaryckich tekstach oznacza pana domu. Później literatura rzymska i grecka przedstawiała Belzebuba, czy Baalzebuba, jako tego, który jest dowódcą demonów przeciwstawiających się Bogu. Dzisiaj faryzeusze oskarżają Jezusa, że ma w sobie moc demona, że to wszystko, co czyni, jest tak naprawdę sprzeczne z wolą Bożą, z Bożym objawieniem, a jest jedynie wypełnianiem woli przeciwstawnej Bogu. Oskarżyć Boga o to, że ma w sobie demona, że demonicznie podchodzi do życia, to już jest ogromna odwaga. Dlatego też Jezus jasno mówi, że to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że takiego grzechu nie da się odpuścić. Jeśli oskarżasz Boga, jeśli oskarżam Boga o to, że demonicznie działa w moim życiu, jeśli mówię Bogu, próbuję Mu wmówić, że to, co robi, jest złem, jest złe we mnie i dla mnie, to rzeczywiście dlaczego miałby mi to odpuścić? Ja nie chcę odpuszczenia ze strony takiego Boga. Ta dzisiejsza liturgia w połączeniu z pierwszym czytaniem, kiedy ludzie przychodzą do Dawida i chcą, aby nad nimi panował, oddają mu panowanie nad sobą, nad własnym domem, nad domem Izraela. I jednocześnie ludzie, którzy nie chcą panowania Jezusa nad ich domem, nad ich sercami, zadaje bardzo konkretne pytanie właśnie każdemu z nas, i tobie, i mnie. Kogo chcę jako pana mojego domu? Może dla niektórych to jest jeszcze czas kolędowych odwiedzin, otwarcia drzwi dla Chrystusa, który chce zapanować nad wszystkim, nad czym sami nie panujemy. Może to jest czas, kiedy przypominamy sobie i podsumowujemy w parafiach wizytę duszpasterską. Może to jest okazja, którą Pan nam dzisiaj daje, abyśmy rzeczywiście zadali sobie pytanie, czy sami chcemy panować nad naszym życiem, czy chcemy Jezusa Chrystusa z Jego Ewangelią, z Jego Słowem, z Jego błogosławieństwem. I czy przypadkiem nie zdarzają się takie momenty, w których oskarżamy Boga o zło, o to, co jest trudne w nas? Czy nie przypisujemy Bogu jakiegoś demonicznego zachowania? Pomyślmy o tym, może zróbmy sobie konkretny rachunek sumienia, a może po prostu dzisiaj ucieszmy się tym Bogiem, który przychodzi, który głosi nam dobrą nowinę o swojej miłości, który wszystko, co czyni, czyni dla naszego dobra.